Cześć. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z bardzo wyjątkową opowieścią. Z historią, która wydarzyła się naprawdę. Opowiada o człowieku, który przeżył bardzo wiele i który żyje nadal. To historia o Niku Wojcicu. Jego życie nie było łatwe od samego początku, ponieważ urodził się bez rąk i nóg. Taka choroba jest bardzo rzadka, nazywa się fokomelią. Jednak dzięki sercu przepełnionemu wdzięcznością, wielkiej mądrości i kurzej stópce, czyli krótkiej lewej stopie o dwóch palcach, jego historia jest pochwałą życia. Nick ma 34 lata, ukończył księgowość i planowanie finansów. Nie postrzega życia jako człowiek bez kończyn, ale jako ktoś, dla kogo nie ma ograniczeń. Jest założycielem organizacji dobroczynnej, odwiedził ponad 40 krajów na całym świecie i przemawia przed milionami ludzi. Być może myślisz sobie, że to jest niemożliwa historia, ale życie pisze scenariusze lepsze i piękniejsze, niż my nawet bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić. Jednak te scenariusze powstają dlatego, że jesteśmy takimi, a nie innymi ludźmi, że stać nas na to, na docenianie tego, co mamy, wykorzystywanie tego potencjału, który nam został ofiarowany i cieszenie się z małych rzeczy. Jeżeli tego nie ma, to nic większego się nie wydarzy. I właśnie ten Nick Wójcic. Wyobraź sobie, że mimo tego właśnie, że nie ma rąk i nóg, założył rodzinę, bardzo szczęśliwą. Ma żonę, którą bardzo kocha, a ona bardzo kocha jego. I mają dzieci. I być może taka przyszła Ci myśl do głowy, czy dzieci urodziły się zdrowe. Otóż tak, urodziły się zdrowe, mają się bardzo dobrze. I kiedy na świat właśnie przyszły jego dzieci, postanowił napisać dla nich książkę. I tę książkę chciałabym dzisiaj przeczytać Tobie. Nosi ona tytuł Przytul mnie. Przede mną stała śliczna dziewczynka o rumianych policzkach. Miała około 3 lat i była tego samego wzrostu co ja. Uśmiechnęła się do mnie, a potem nagle zatrzymała się. Czyżby się mnie bała? Wiem, różnimy się od siebie. Niczym mały delfin nie mam rąk ani nóg. Proszę, nie bój się. Naprawdę chciałbym się z Tobą zaprzyjaźnić. Tak sobie pomyślałem. Ale nie przestraszyła się. Zatrzymała się, ponieważ chciała schować ręce za plecami, zanim do mnie podeszła. Uśmiechnęła się i spojrzała na mnie, a potem pochyliła się w moją stronę i przytuliła się do mnie. To nie było zwykłe przytulenie. Wyciągnęła szyję, położyła głowę na moim ramieniu i delikatnie zbliżyła swoją szyję do mojej. Przytuliliśmy się niczym dwie żyrafy. Ku mojemu zaskoczeniu, przytulając mnie, udała, że nie ma rąk, tak samo jak ja. Nigdy nie zapomnę tej chwili. Bardzo ciepło wspominam tę dziewczynkę. Każdy z nas jest inny. Niektórzy mają duże oczy, inni małe. Jedni są wysocy, inni niscy. Nauczmy się szanować uczucia innych, tak jak ta dziewczynka. Ona od razu zrozumiała, co może sprawić Nikowi trudność i wczuła się w jego położenie. Tak mocno, jak tego dotąd jeszcze nikt inny na świecie nie zrobił. A miała tylko 3 lata. Cześć, jak się masz? Zostaniesz moim przyjacielem? Pozwól, że najpierw Ci się przedstawię.
Nazywam się Niku Wójcic. Urodziłam się 4 grudnia 1982 roku. A ty? Ja przyszedłam na świat w kraju, w którym mieszka dużo kangurów i misiów koala. Wiesz, gdzie to jest? Tak, ten kraj to Australia. Gdy się urodziłam, wszyscy byli w szoku. Nie miałem rąk ani nóg, zupełnie jak mały delfin. Pan doktor powiedział tacie i mamie: wasze dziecko ma fokomelię. Mama i tato mogli mnie oddać, ale tego nie zrobili. Troskliwie się mną zajęli. Moje życie jest wspaniałe, właśnie dzięki mamie i tacie, ale też dzięki wielu ludziom, którzy ofiarowali mi tyle miłości. Opowiem wam więcej o sobie, abyście przekonali się, jak wspaniałych rzeczy może dokonać miłość. Czy lubisz chodzić do szkoły? Niektóre dzieci nie przepadają za szkołą, ale ja ją uwielbiałam. Ktoś kiedyś powiedział mojej mamie, że nie powinna mnie posyłać do szkoły. Wiesz? Mówili, jak sobie poradzi? Nie będzie mógł pisać, nie będzie mógł nawet podnieść ręki, kiedy będzie chciał o coś zapytać. Ale wiesz co? Ja mam bardzo mądrą mamę. I ona nie dbała o to, co myśleli inni. Posłała mnie do szkoły, abym mógł się uczyć z innymi dziećmi. Bo doskonale wiedziała, że to jest jedyna droga, abym mógł być w życiu samodzielny. Abym wiedział, że mogę liczyć na siebie. A to jest bardzo ważne w życiu. Byłem pilnym uczniem i miałem dobre oceny w szkole podstawowej. Jednak gdy skończyłam 12 lat, wszystko się zmieniło. To wtedy moja rodzina przeprowadziła się, więc musiałem pójść do nowej szkoły. W nowej szkole chodziłem do starszej klasy. Zajęcia były bardzo trudne, więc nie dawałem sobie rady. Każde zajęcia odbywały się w innej sali. Było to bardzo męczące dla osoby niepełnosprawnej, takiej jak ja. Dlatego moje oceny bardzo się pogorszyły. Słabe wyniki sprawiły, że poczułem się bezużytecznym. Zawsze, kiedy było mi źle, chowałem się gdzieś w szkole. Czasem ukrywałem się za krzakami, kiedy indziej chroniłem się w pustej sali. Pewnego dnia, kiedy ukrywałem się w sali do muzyki, znalazł mnie tam pan McCagan. Przestraszyłam się. Pomyślałam sobie, czy będzie na mnie krzyczał? Czułem, jak mocno waliło mi serce, kiedy podchodził coraz bliżej. Gdy w końcu stanął obok mnie, byłem tak przerażony, że zamknąłem oczy. I wiesz co? Wtedy poczułam, że ktoś mnie przytulił. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że nauczyciel uśmiecha się do mnie ciepło. Zachęcił mnie, abym był odważny i postarał się przezwyciężać napotykane trudności. I miał rację. Kiedy upadamy, powinniśmy spróbować jeszcze raz. Jeśli znów upadniemy, powinniśmy spróbować trzeci raz, czwarty i tak dalej. Mama i tata zawsze uczyli mnie, abym był odważny i nigdy się nie poddawał. Chociaż miałem słabe oceny, nie poddałem się. Bardzo ciężko pracowałem. Wierzyłem w to, że mi się uda. Mając 21 lat, ukończyłem studia. Nie możemy się poddawać, kiedy inni mówią, że czegoś nie potrafimy. Jeśli ci się nie uda, spróbuj jeszcze raz. Thomas Edison wynalazł kiedyś żarówkę, ale wiesz co? Dopiero kiedy zaliczył 1000 nieudanych prób. Bo porażka jest matką sukcesu. I nasze porażki uczą nas, co robimy źle i jak możemy je poprawić. Dlatego popełnianie błędów jest fajne, bo wtedy najszybciej się uczymy. Nie poddawaj się i nie uciekaj. Sukces jest niedaleko. Wspólnie zabierzemy się do ciężkiej pracy i z pewnością sobie poradzisz. Każdego ranka, nim poszedłem do szkoły, mama i tata dawali mi całusa, mówiąc: miłego dnia, Nik. Nigdy im nie mówiłem, że nie wszystkie moje dni były miłe.
Czy ktoś Wam kiedyś dokuczał? Mnie dokuczano wiele razy. Ktoś mi powiedział, że jestem potworem. Kiedyś usłyszałem, że jestem kosmitą. Jeszcze innym razem ktoś stwierdził, że jestem dziwakiem na wózku inwalidzkim. Wiele innych osób śmiało się ze mnie i pytały na przykład o to, jak korzystam z toalety. Byli dla mnie bardzo złośliwi. Zawsze będę pamiętał pewien dzień w pierwszej klasie, kiedy dokuczało mi aż 12 różnych osób. I chociaż udawałem, że mnie to nie obchodzi i mimo wszystko uśmiechałem się, było mi bardzo, bardzo przykro. Nienawidziłem, kiedy ktoś się ze mnie śmiał. Nienawidziłem być do niczego. Powiedziałem sobie, jeśli jeszcze jedna osoba będzie się ze mnie dzisiaj śmiała, to ja już nie chcę żyć. Lekcje wreszcie się skończyły. Kiedy czekałam na rodziców, jakaś dziewczynka zawołała: Hej, Nick! No i mamy 13. osobę, pomyślałam. Pomyślałam sobie, że to będzie kolejna osoba, która chce mi dokuczyć. Ku mojemu zaskoczeniu dziewczynka powiedziała: Hej, Nick, świetnie dzisiaj wyglądasz. Byłem bardzo zaskoczony. Nie wyśmiewała się ze mnie, ale chciała mi dodać otuchy. Była moim aniołem. Jej słowa zachęty uratowały mi życie. Czy kiedykolwiek śmiałeś się z innych? Przezwiska ranią, wiesz? Czasami mocniej niż to, gdyby nas ktoś uderzył. Prawdziwie silni ludzie przezwyciężają największe trudności. Przebaczają nawet tym, którzy im dokuczali. Przezwiska potrafią zabić. Kim wolisz być? Łobuzem czy aniołem? Szczęście to kwestia wyboru. Kiedy po raz ostatni czułeś się szczęśliwy? Dlaczego tak się czułeś? Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Wielu ciekawskich pyta mnie: Nick, dlaczego ty zawsze jesteś szczęśliwy? A ja odpowiadam: Hej, a dlaczego nie? Oczywiście, zdarzają się takie chwile, kiedy jestem nieszczęśliwy. Wiele rzeczy mi przeszkadza w życiu, na przykład gdy nie mogę się podrapać po plecach, kiedy ugryzie mnie w nie komar. W takich chwilach potrzebuję czyjejś pomocy. I wówczas zawsze grzecznie pytam, czy mógłbyś mi pomóc? A dobrzy ludzie dookoła mnie bardzo chętnie mi pomagają. Szczęśliwe życie to jest Twój wybór. Pamiętaj, szczęście to zawsze kwestia decyzji, nie okoliczności. Są osoby, które uważają, że skoro nie mam nóg i rąk, to nie mogę żyć normalnie. Mogę sprawić, że w to uwierzę i przestanę się starać. I naprawdę stanę się wtedy nieszczęśliwy. Mogę zostać w domu i czekać, aż inni się mną zajmą. Ale wiesz co? Ja wybrałem wiarę. Wybrałem wiarę, że mam wolną wolę. I mogę robić, co zechcę. I zawsze staram się robić to na moich warunkach. Wybrałem szczęście. Jestem zawsze szczęśliwy, ponieważ jestem wdzięczny. Moje szczęście nie zależy od tego, co mam. Gdybym miał ręce i nogi, nie czytalibyście historii mojego życia. Dlatego kochaj siebie. Zostałeś stworzony idealnie, najlepiej jak to było możliwe. Idealnie dla Twojej historii życia. I pamiętaj, Ty też możesz być szczęśliwy. To jest Twoja decyzja. Wiele osób uważa, że nie mam nóg ani rąk. Ale, jeśli przyjrzysz się uważnie, dostrzeżesz, że mam małą, kurzą stópkę. Nie jestem zupełnie pozbawiona kończyn. Mam moją kurzą stópkę. Chociaż mama i tata martwili się o to, jak poradzę sobie w życiu, zawsze wiązali ze mną wielkie nadzieje i bardzo mnie kochali. Już kiedy byłem mały, zaczęli mnie uczyć podstawowych umiejętności. Gdy miałem 6 lat, tata nauczył mnie pisać na klawiaturze za pomocą dwóch palców mojej kurzej stópki. Mama zaprojektowała dla mnie niewielkie urządzenie, dzięki któremu mogłem
utrzymać w palcach długopis, a zatem potrafię pisać długopisem i na klawiaturze. Wyobrażasz to sobie? Przez lata bardzo dobrze wyćwiczyłem moją kurzą stópkę. Teraz jest bardzo szybka i bardzo sprawna. I wiesz co? Potrafię pływać, potrafię nurkować, potrafię surfować. Umiem też grać w piłkę nożną, a nawet grać w golfa i jeździć na deskorolce. Czy wiesz, dlaczego potrafię to wszystko? Ponieważ nie boję się trudności i bardzo, bardzo ciężko pracuję. Znowu wracają do nas dwa najważniejsze składniki szczęśliwego życia. Wiara i praca. One są nierozłączne. Jeśli za pierwszym razem mi się nie uda, za drugim razem próbuję innego sposobu, a potem próbuję jeszcze raz, aż w końcu to zrobię. Opowiem Wam coś o mojej kurzej stópce. Uwielbiam grać w piłkę nożną. Pewnego dnia, kiedy graliśmy z przyjaciółmi, dostrzegłem, jak piłka nadlatuje górą w moją stronę. Wybiegłem, aby ją przyjąć, ale kopnięcie było zbyt silne. Zanim zdążyłem się odpowiednio ustawić, piłka uderzyła mnie w moją kurzą stópkę. I co? Wykręciło mi palce. To było bardzo bolesne. A przez kolejne trzy tygodnie nie mogłem używać mojej kurzej stópki. Ani żeby chodzić, tak podskakiwać, rozmawiać przez telefon czy korzystać z komputera. Mogłem tylko i wyłącznie leżeć w łóżku i czekać, aż moja stopa się zagoi. I wtedy po raz pierwszy poczułem się jak prawdziwie niepełnosprawna osoba. Od tamtego czasu nauczyłem się być wdzięcznym absolutnie za wszystko, co mam i cenić to, co mam. Bo pamiętaj, nic nigdy nie jest nam dane raz na zawsze. To, co masz dzisiaj, tego możesz jutro nie mieć. Nawet tych, których mamy dzisiaj wokół siebie, tych, których kochamy i często nie doceniamy, też możemy któregoś dnia stracić. Nie powinniśmy się skupiać na tym, czego nie mamy. Powinniśmy cenić to, co posiadamy i korzystać z tych dobrodziejstw, by żyć pełnią życia. Kim chcesz zostać w przyszłości? Lekarzem? Prawnikiem? Projektantem, artystą, pisarzem, pilotem, prezydentem, a może kimś jeszcze innym. Mając 21 lat, ukończyłem uniwersytet z podwójnym tytułem w dziedzinie księgowości i planowania finansów. Jednak nie zajmuję się ani jednym, ani drugim. Czy wiesz, jaki świat jest ogromny? Mój nauczyciel geografii nauczył nas, że jest 7 kontynentów i 5 oceanów. Azja, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Australia i Antarktyda. To było 7 kontynentów. A 5 oceanów? Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Arktyczny i Ocean Południowy. Chociaż podróżowanie sprawia mi nieco trudności, odwiedziłem ponad 40 krajów. Odkąd skończyłem 16 lat, przemawiałem i dzieliłem się swoją historią z wieloma osobami w przeróżnych zakątkach świata. I wiesz co? Muszę podziękować panu Arnoldowi za to, że zachęcił mnie, abym dzielił się swoją historią z innymi. Pan Arnold był woźnym w moim liceum. To bardzo miły i przyjacielski człowiek. Wielu z moich kolegów uwielbiało z nim rozmawiać. Gdy miałem 16 lat, pan Arnold zaproponował mi, żebym przyszedł na spotkanie grupy, która zbierała się po szkole. Na spotkania przychodziło kilkanaście osób, które opowiadały o sobie. Kiedy przyszła moja kolej, spuściłem oczy i wyjąkałem tylko tyle, że nie mam nic do powiedzenia. Pan Arnold zachęcał mnie, żebym coś jednak opowiedział. I wreszcie, kiedy znajomi podzielili się swoimi historiami, zebrałem się na odwagę i opowiedziałem o sobie. Mówiłem o moich lękach, moich trudnościach, moich nadziejach i marzeniach, chociaż bardzo się ich wstydziłem. Później zaproszono mnie, abym przemawiał przed całą szkołą.
Podczas przemowy zauważyłam ze sceny, że jedna z dziewcząt na widowni płacze i nie przestawała płakać. To też wielu uczniów zaczęło jej się przyglądać. Nagle podniosła rękę i spytała: czy mogę wejść na scenę i cię przytulić? Oczywiście, powiedziałem. Weszła na scenę, przytuliła mi i powiedziała: dziękuję. Nikt wcześniej nie powiedział mi, że jestem piękna i nikt wcześniej nie powiedział, że mnie kocha. Odmieniłeś moje życie. Jestem tym bardzo poruszona. Jesteś piękną osobą o pięknym sercu. Ja też byłem bardzo wzruszony. To nie było moje pierwsze wystąpienie, ale wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, jaki wpływ mogę mieć na innych. Po prostu opowiadałem ludziom moje historie. Jednak tym razem ta dziewczyna wyznała, że moje słowa ją poruszyły. Zdałam sobie sprawę, co mogę osiągnąć. Przez moje słowa mogę nieść ludziom zachętę. Dzięki niej mam odwagę, aby podróżować po świecie i dzielić się swoimi historiami. Muszę się podzielić z Wami czymś nieco wstydliwym. Podobnie jak Wy, kiedyś byłem nastolatkiem, doświadczałem problemów w relacjach damsko-męskich. Niektórzy nastolatkowie martwią się trądzikiem, innym wydaje się, że są zbyt niscy. Jeszcze inni martwią się, że nie ubierają się wystarczająco modnie. A ja? Martwiłam się tym, jaka dziewczyna chciałaby chłopaka, który nie będzie jej w stanie przytulić ani potrzymać za rękę. Kiedy patrzyłam w lustro, myślałam, czy kiedykolwiek uda mi się zdobyć jakąkolwiek dziewczynę. Przyglądałam się sobie i zastanawiałam się, a potem zdałam sobie sprawę, że mam ładne oczy. Kiedy się uśmiechałem, byłem dość przystojny. I przypomniałam sobie nagle, że kiedyś pewna dziewczyna powiedziała mi, że mam ładne oczy. Oczy potrafią mówić. Źli ludzie mają złe spojrzenie. Odważni ludzie mają odważne spojrzenie. Nieśmiali ludzie spoglądają nieśmiało. Szczęśliwi ludzie mają szczęście w oczach. Oczy to zwierciadła naszej duszy. Jeśli jesteś szczery, inni ludzie z pewnością dostrzegą naszą szczerość. Zawsze pamiętam, aby zachować szczerość. Kiedy przemawiam, zachęcam ludzi, aby nie tracili wiary. Udało mi się nawiązać wiele przyjaźni. Dość niespodziewanie znalazłam też miłość mojego życia. W lutym 2012 roku panna Ken Majara i ja pobraliśmy się. Spotkaliśmy się, kiedy przyszła na jeden z moich wykładów. Gdy ją ujrzałam pierwszy raz, pomyślałam sobie, że jest piękna i dobra. Patrzyła mi w oczy i uważnie słuchała moich opowieści. Potem zaczęliśmy się spotykać i lepiej poznawać. To była taka miłość z pierwszego wejrzenia. Nick, który jako nastolatek martwił się, że nie znajdzie dziewczyny, ma teraz żonę i dzieci. Bo co? Rok później urodził nam się syn. Zostałem ojcem. Moje życie jest cudowne. Jak udało mi się osiągnąć to wszystko? Nie od razu. Osiągnąłem to wszystko, ponieważ mam wiarę i nadzieję. Gonię za marzeniami i jestem wdzięczny za to, co posiadam. Przyjmuję moje porażki, przezwyciężam obawy, mierzę się z wyzwaniami oraz trudnościami i nigdy się nie poddaję. Od życia bez nóg i rąk przeszedłem do życia bez granic, w tym, co mogę osiągnąć. Nie miałem niczego. Teraz nic mi nie brakuje. Byłem samotny, teraz mam rodzinę. To wszystko prawda. Spójrz. Chociaż nie mam nóg i rąk, nadal mogę przytulić mojego syna. Pamiętaj, nigdy nie powinniśmy bać się trudności. Jeśli nie zrezygnujemy z marzeń i będziemy ciężko pracować, możemy mieć cudowne życie. Teraz Nick już ma 2 dzieci. Nadal jest bardzo szczęśliwym człowiekiem.
Nadal odwiedza wiele krajów i opowiada swoje historie, pisze książki, napisał kilka książek dla dorosłych, nagrywa swoje wykłady, nagrywa filmy. Możesz porozmawiać z rodzicami, aby pokazali Ci, jak Nick wygląda. Może zobaczycie sobie wspólnie jakiś jego teledysk albo jakieś jego wystąpienie. Niesamowicie inspirująca postać. Najważniejsze w tej historii jest to, że ona mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. A wszystko to wzięło się od decyzji. Od decyzji, że postanowił być szczęśliwym i wdzięcznym człowiekiem za wszystko, co ma. Kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co posiadamy, to rośnie. Takie jest powiedzenie, że to, na czym skupiamy uwagę, staje się większe. Jeżeli ciągle dostrzegamy szklankę do połowy pustą, to ta pustka będzie coraz większa. Ona się będzie wylewała na nasze serce, na nasz umysł. I w końcu ta pustka wypełni nasze życie. Ale jeśli nasze serce wypełnia wdzięczność za to, kim jesteśmy, za to, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby być szczęśliwi, aby być szczęśliwym człowiekiem, wystarczy nam tylko wierzyć i pracować, nie poddawać się. I wcale nie jest powiedziane, że nie możemy popełniać błędów, albo że czasami są takie dni, kiedy z czegoś zrezygnujemy, coś sobie odpuścimy. To jest normalne. Ważne jest, żeby potem wstać i iść dalej. Pewnie teraz czekasz na wyzwanie. A ja Ci coś chcę powiedzieć. Doszły mnie słuchy, że niektóre osoby bardzo się przejmują tym, że nie zawsze mają czas, aby wykonać wyzwania, do których Was zapraszam. I chciałabym Wam teraz powiedzieć coś ważnego. To bardzo dobrze, że czasem rezygnujecie z tego. Bardzo dobrze, bo to jest bardzo ważna i trudna umiejętność. Podjąć decyzję, czym się dzisiaj zajmę, a czym nie. Im będziecie starsi, tym będzie więcej takich decyzji do podjęcia. Bo życie jest pełne możliwości. W zasadzie jest nieskończenie wiele możliwości na tym świecie. Jest tak dużo książek, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przeczytać. I przyznam Ci się, że czasem jest mi z tego powodu smutno, ale wtedy sobie przypominam, że to dobrze. To dobrze, że czasem nas coś w życiu omija. Bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego poznać. Po prostu trzeba się nauczyć dokonywać mądrych wyborów. I o każdym z Was ja myślę bardzo dobrze. Niezależnie od tego, czy te zadania robicie, czy wklejacie tu zdjęcia, czy nie. Chociaż przyznam, że bardzo mnie to cieszy. Ale o każdym z Was myślę bardzo ciepło i jestem dumna z Was bardzo, że codziennie wysłuchujecie tych podcastów, a nawet jeśli nie codziennie, to sobie kiedyś odsłuchujecie. Cieszę się ogromnie, że niektórzy z Was wracają do poprzednich odcinków. Bo to jest w tym najważniejszy cel, żeby wypełniać swoje serce i swój umysł wartościowymi historiami, do których możemy wracać wtedy, kiedy nam smutno, wtedy, kiedy nam źle, wtedy, kiedy zastanawiamy się, jak postąpić. To te słowa wracają. One zostają w nas i po prostu nas tworzą. Jedyne, do czego chciałabym Cię zachęcić, to, abyś się zastanowiła, w jaki sposób możesz być aniołem dla ludzi, którzy Ciebie otaczają. W jaki sposób możesz zmieniać innych życie na lepsze. Co takiego się dzieje, kiedy ludzie Ciebie spotykają w życiu? Czy odczuwają wtedy radość, ciepło od Ciebie, jakąś inspirację? Otrzymują zrozumienie? Czy może jesteś osobą, która dostrzega tylko, tak się mówi, dziurę w całym? Albo jesteś osobą, która jest łobuzem, który
mówi jakieś przykre rzeczy innym, nie myśląc o tym, jak bardzo ich to zrani. Ta decyzja też należy do Ciebie. To Ty decydujesz o tym, czy będziesz miała szczęśliwe życie, ale też Ty decydujesz o tym, czy będziesz dawać to szczęście innym, czy je odbierać. Przytul dzisiaj bardzo ciepło kogoś, kto dla Ciebie jest bliski i ciesz się tym, że jesteś tym, kim jesteś i bardzo Ci tego gratuluję. I dziękuję Ci za ten wspólny dzisiejszy czas. I do usłyszenia znowu jutro.